A teraz budujący materiał o ludzkiej uczciwości z udziałem polskiej młodzieży oraz policji. Przy okazji przypominamy, że prawo nakazuje zwrot znalezionych pieniędzy i przewiduje poważne kary za ich przywłaszczenie. O tym, że pieniądze szczęścia nie dają, a uczciwość tak, Paweł Gadomski. Gdy w Słupsku ludzie słyszą, co stało się w niedzielę w tym miejscu, nie dziwi, że robią takie miny. Pieniądze spadły z nieba niemalże. Mówiąc precyzyjniej, spadły z dachu przejeżdżającego samochodu. Zarejestrowała to kamera monitoringu. Kierowca, co widać na filmie, odjechał w siną dal, ale że coś zgubił, zauważyła stojąca niedaleko ze swoim narzeczonym posterunkowa Anna Hiszpańska, uczennica Słupskiej Szkoły Policyjnej. Szybko podbiegliśmy, bo było bardzo mokro. Pieniądze też wylądowały w kałużach. Policjantka z narzeczonym zebrali z drogi 1537 zł i kartę bankomatową, co pozwoliło ustalić właściciela zguby. Wszystko zanieśli dyżurnemu szkoły policyjnej. Jak się okazało, pieniądze to utarg ze sklepu. Ich właściciel przez roztargnienie zostawił je na dachu samochodu. Pan był bardzo zaskoczony, szczęśliwy. Podobną przygodę do tej słupskiej w niedzielę miał policjant, który z rodziną wracał z Krynicy Morskiej do Elbląga. Na drodze numer 7 zobaczył wyprzedzającego go motocyklistę, a za nim mnóstwo banknotów i paragonów z kasy fiskalnej. Te pieniądze wrunęły mu z plecaka. No, w jakiś niefortunny sposób ten plecak otworzył się. Policjant zatrzymał się i zebrał ponad 8 tysięcy złotych. To też były pieniądze z utargu w sklepach. Właściciela odnaleziono dzięki adresowi na paragonach. W lutym gimnazjaliści z Poznania dostali nagrody po tym, gdy przynieśli na posterunek znalezioną torbę pełną pieniędzy. Policja nie podaje dokładnej sumy, bo zguba wciąż czeka na właściciela. Jeżeli faktycznie zgłosi się do nas osoba, która będzie się podawała za właściciela tych pieniędzy, to wtedy poprosimy ją o dokładną kwotę. Znalezione pieniądze zwrócić nakazuje prawo. To może być złotówka, to mogą być dwa złote. Ta kwota nie jest w żaden sposób uregulowana. Za przywłaszczenie pieniędzy w zależności od sumy grozi grzywna, a nawet 3 lata więzienia. W Słupsku ludzie rozważają, co sami zrobiliby na miejscu posterunkowej Anny Hiszpańskiej. Mam dylematy w pewnym sensie, ale oddałbym. Posterunkowa od roztargnionego sklepikarza nie wzięła nawet przysługującego jej 10-procentowego znaleźnego. Mam nadzieję, że to dobro powróci do mnie w innej formie. Jak pieniądze do właściciela. Historie ze Słupska i Elbląga to dowód nie tylko na to, że pieniądze leżą u nas na ulicy, ale przede wszystkim, że nie brak u nas dobrych i szlachetnych ludzi. Paweł Gadomski, Wydarzenia.